Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Szanowni Państwo, mówi się, że silnik jest sercem samochodu, ale żeby to serce zaczęło pracować, potrzebny jest dobry akumulator. Dobry akumulator, szczególnie w okresie zimowym, rzeczą nieodzowną do sprawnego poruszania się w takich warunkach. Dlatego w dzisiejszym odcinku powiem Państwu, jak zadbać we własnym zakresie o dobrą kondycję naszego akumulatora. Zapraszam. Najgorsza rzecz, że dowiadujemy się, że nasz akumulator nadaje się do wymiany w momencie, kiedy auto nam nie chce się uruchomić. Są to oczywiście momenty, kiedy pewnie najbardziej nam się spieszy. I aby temu zapobiec, warto na przeglądach okresowych u swojego mechanika podczas wymiany chociażby oleju w silniku poprosić o sprawdzenie akumulatora pod obciążeniem za pomocą specjalistycznych przyrządów. Wtedy ewentualnie z pewnym wyprzedzeniem możemy przewidzieć, że w niedługim czasie będziemy musieli niestety ten akumulator wymienić. Akumulator ma swoją pewną żywotność. Przy dobrych eksploatacjach może naprawdę kilka ładnych lat wytrzymać. Jeżeli ktoś nie dba, akumulator jest wiecznie niedoładowany. Ta żywotność zdecydowanie się skraca. Większość akumulatorów dzisiaj na rynku są to akumulatory tak zwane bezobsługowe, czyli do nich generalnie się nie zagląda. Jedynie akumulatory takie do maszyn rolniczych, ciężarowych mają jeszcze te korki rewizyjne, do których ewentualnie możemy dolać elektrolitu bądź wody destylowanej. Większość akumulatorów do samochodów osobowych, o których dzisiaj mówię, są to już akumulatory tak zwane bezobsługowe. Aby nie być zdziwionym poranka podczas próby uruchomienia samochodu, raz na jakiś czas można też samemu przeprowadzić kontrolę takiego naszego akumulatora w stanie spoczynku, jak i podczas pracy silnika. I dzisiaj właśnie chciałem Państwu pokazać, jak skontrolować we własnym zakresie za pomocą przyrządów, które zakupiłem za dosłownie parę złotych w sklepie elektrycznym, motoryzacyjnym. Różnego typu mierniki są, ale mówię, mierzymy generalnie prąd ładowania. Chciałem się pokazać, jak się mierzy prąd ładowania i na tym dzisiaj się skupimy. Tak jak mam ze sobą dwa przyrządy. Jeden jest to klasyczny miernik, multimetr i najprostszy, dosłownie, ja nie pamiętam, bo to już chyba 13 zł za niego zapłaciłem w jednym z marketów. Drugi jest dla mniej doświadczonych osób, które nie wiedzą, do czego te wszystkie cyferki służą, bo tak mówię, to jest multimetr do wielu czynności. A to taki typowo samochodowy miernik, który pokazuje po prostu, czy jest akumulator naładowany, czy wymaga naładowania, oraz pokazuje prąd ładowania podczas pracy silnika. I na początku pokażę Państwu, jak działa taki banalny, prosty przyrząd. Kolory przewodów, dwa oczywiście, czerwony podpinamy pod klemę plusową akumulatora. Odchylamy zabezpieczenie. Czarny do minusa. I widzimy wyraźnie, że wskaźnik na niepracującym silniku pokazuje, że akumulator jest naładowany, nawet troszeczkę więcej niż 12,6. Czyli akumulator jest w pełni naładowany. Nie ma potrzeby go
ładować. Warto sobie skontrolować ten prąd oczywiście również na pracującym silniku, gdyż wtedy będziemy mieli pewność, że również osprzęt silnika, czyli alternator odpowiadający za prawidłowe utrzymanie napięcia w instalacji naszego samochodu, ciągle podczas jazdy doładowuje ten akumulator i nie będziemy podróżować bez obawy jego rozładowania. Bo proszę, trzeba mieć też na uwadze, że przy awarii alternatora przez pewien okres pojedziemy na tym zasilaniu, które jest zgromadzone w akumulatorze, ale to będą krótkie odcinki oczywiście. Dlatego awaria alternatora oczywiście powinna się objawić tym, że kontrolka ładowania na desce rozdzielczej nam się zaświeci. Może się też żarzyć, mrygać i to już na pewno jest sygnał, że musimy w trybie pilnym stawić się do warsztatu. Dodam jeszcze przed uruchomieniem silnika, że prawidłowa wartość, jaką alternator powinien podawać do akumulatora, jest to przedział od 13,2, dokładnie tak jak ten przyrząd pokazuje, 13,2 do 14,5 V. 14,5 V jest to górna granica, jaką alternator powinien wytwarzać. Powyżej tej granicy istnieje obawa zagotowania, tak zwane zagotowanie akumulatora. Czyli po prostu akumulator nie jest przystosowany do przyjmowania większego napięcia. Dlatego ta wartość musi się między 13,2, wtedy jest pewność, że podczas pracy silnika i akumulator będzie doładowywany i cała instalacja będzie utrzymywana pod właściwym napięciem. Spadek poniżej tych 13,2 istnieje obawa, że ten akumulator niestety nie będzie prawidłowo doładowywany. Uruchomimy silnik, sprawdzimy jak jest w przypadku tego auta. Oprócz takiej standardowej kontroli napięcia podczas pracy silnika, warto dodatkowo jeszcze włączyć światła mijania. Światła mijania są obowiązkowe przez cały rok, dlatego też jeździmy na nich i sprawdźmy przy włączonych światłach, czy to napięcie też trzyma się w granicach norm. I ja teraz włączę właśnie światła i sprawdzimy, czy nam nie spadnie ta wartość. Jak widzimy na przyrządzie, nic się nie zmieniło, czyli nadal ładowanie jest prawidłowe. Czyli jestem spokojny, że akumulator daje radę, doładowuje ten akumulator non-stop, jak również zasila światła mijania. Podłączymy teraz ten dokładniejszy przyrząd, który mierzy dokładnie w cyfrach, czy to jest 13,2, czy to jest 14. Zobaczymy, jak pokazuje drugi przyrząd. I tak jak Państwo widzą, drugi przyrząd w użytku, multimetr do wielu czynności elektrycznych, jak również i z elektroniką. Ale nas interesuje zakres woltowy tego urządzenia. Mamy dość szeroki samochód, tak jak wiadomo, do 20 V w zupełności nam zakres wystarczy. Czyli ustawiam sobie podziałkę na 20 V i podpinam czarny, czerwony w kolejności znanej Państwu już. Widzimy dokładniejszy przyrząd. Pewne mogą rozbieżności być. Na poprzednim przyrządzie 14,5 była kolejna kontrolka zielona. Tutaj mamy 14,2 na wolnych obrotach tak naprawdę. Światła włączone, czyli można powiedzieć, że jest idealnie, wzorcowo wręcz. Zgaszę światła, zobaczymy, czy coś się zmieni na wskaźniku. Można powiedzieć, że nic się nie zmieniło. A to dzięki urządzeniu, jakim jest regulator napięcia, który znajduje się w alternatorze. I taka wartość, ze spokojną głową mogę takim autem jechać. Jak Państwu powtarzam, jest to mierzenie prądu ładowania, nie samej sprawności akumulatora. Bo być może raz uruchomię silnik, akumulator mimo to będzie już u kresu swoich sił. Mimo dobrego ładowania może za drugim razem też nie uruchomić. Dlatego regularne przeglądy, testowanie akumulatora pod obciążeniem za pomocą tych przyrządów specjalistycznych może zapobiec po prostu niemiłym niespodziankom. Warto też taki test przeprowadzić na wyższych obrotach troszeczkę i sprawdzić, czy coś się zmienia. Przy około 1000-2000 obrotów utrzymać przez chwilę, czy nie przekracza, przede wszystkim nie przekracza właśnie
tej granicznej bariery 14,5 V. Że widzą Państwo, że niewielkim kosztem można samemu sobie sprawdzić taki prąd ładowania, mieć jakąś pewność co do jakości naszego akumulatora. Warto też pamiętać, żeby przy porannym szczególnie uruchamianiu silnika, przy mrozach, za długo też nie kręcić rozrusznikiem. Gdyż nawet dobry akumulator może nas zawieść, jeżeli przesadzimy z ilością, z czasem kręcenia rozrusznikiem. Też słyszałem taki stereotyp, że w zimowych warunkach warto pobudzić akumulator, na chwilę włączając światła mijania, przeciwmgielne. No jest to ewidentna nieprawda, no gdyż energia zabrana na uruchomienie żarówek już nie wróci do tego akumulatora. Także tylko sobie szkodzimy. Warto pamiętać o, tak jak mówiłem, o tym czasie kręcenia rozrusznikiem. 5 sekund, jeżeli silnik nie chce się uruchomić, wyłączmy, nie kręćmy dalej. Odczekać minutkę, akumulator częściowo się zregeneruje. Kolejną próbę podjąć. Jeżeli słyszymy już, że coraz wolniej ten rozrusznik kręci, a silnik dalej nie pracuje, myślę, że już czas szukać innych rozwiązań tego problemu, czyli ewentualne popchnięcie przez osoby trzecie za pomocą linki, a najbezpieczniej uruchomić swoje auto za pomocą kabli rozruchowych, których dzisiaj nie mam. Podsumowując dzisiejszy odcinek, warto zaopatrzyć się w takie podstawowe przyrządy, bo one przydadzą się nie tylko przy samochodzie, ale również w gospodarstwie domowym, jeżeli ktoś lubi majsterkować, również przy różnych rzeczach się przydadzą. Kosztują grosze, a mogą przewidzieć ewentualną mniejszą bądź większą awarię w naszym aucie. A teraz tradycyjna część naszego magazynu, czyli znalezione w sieci. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Życzę Państwu, aby w każdym Państwa aucie napięcie ładowania było 14,2-14,5. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.